tym odcinku Travel Love wracamy do Gdańska, a opowiemy m.in. o tym, na co spogląda ratuszowy lew, jak długa jest Katedra Oliwska, skąd na niebie tarcza Sobieskiego, co to jest skrafito, czy Panna Wodna to imię rusałki? Wszystko to i jeszcze więcej już za chwilę. Jeśli kochacie podróże, to zostańcie z nami do końca, by podróże pokochały Was. Dzień dobry się z Wami. Cześć! W poprzednim odcinku serii o Trójmieście pokazaliśmy Gdańsk z lotu ptaka. Teraz czas na nasze subiektywne spojrzenie na to piękne i klimatyczne miasto, tym razem oglądane okiem pieszego turysty. Zimowa aura nam nie sprzyja. Przypomnijmy więc sobie, jak wygląda słońce i błękitne niebo. Wracamy więc do Gdańska, gdzie mieliśmy piękną słoneczną pogodę, choć wiatr targał nas za włosy. Ciekawi nas, co myślicie o naszych filmach, więc nie wstydźcie się komentować. Jeśli podoba Wam się seria Travel Love, to zostawcie kciuka w górę i suba z dzwonkiem, by nie przegapić kolejnego odcinka. To co, od czego zaczynamy? Może chodźmy na Trakt Królewski. Poczujemy, jak to jest być królem. Trakt Królewski, czy inaczej Droga Królewska, to ciąg zabytków składający się na bardzo popularną w Gdańsku trasę turystyczną. Rozpoczyna się od Bramy Wyżynnej i przez Katownię oraz Złotą Bramę wpada w ulicę Długą. Potem przez mieszczańskie kamieniczki i ratusz ciągnie się długim targiem, by zakończyć swój bieg przy Zielonej Bramie prowadzącej do Motławy. Tradycyjnie była to trasa wjazdu monarchów do miasta. Przyjechaliśmy tu pod koniec maja, kiedy pomału znoszono ograniczenia w poruszaniu się, więc turystów i ludzi na ulicach praktycznie nie było. Byliśmy bardzo wdzięczni za te pustki, bo dzięki nim mogliśmy w spokoju oglądać kamieniczki i dokładnie im się przyjrzeć. Docenialiśmy detale, zdobienia, kolory i sceny malowane na frontach. Patrząc na te pięknie oświetlone słońcem kamieniczki, aż trudno dziś uwierzyć, że w czasie wojny Gdańsk został niemal całkowicie zniszczony. To chyba najpiękniej odbudowane miasto w naszym kraju. Jedną z technik zdobniczych, które mocno rozwinęły się w latach powojennych, było skrafito. Wiecie, co to jest? Jest to nakładanie na ścianę kilku warstw tynku, każdej w innym kolorze, a następnie tworzenie rysunków poprzez wyskrobywanie fragmentów warstwy najwyższej. O, tutaj bardzo dobrze to widać. To, co jest czarne, było najpierw zakryte tynkiem kremowym. Co ciekawe, tę technikę ozdabiania ścian znano już wiele wieków temu w Rzymie. Dochodzimy do charakterystycznego budynku ratusza głównego miasta. Dawniej była to siedziba Rady Miejskiej, a dziś znajduje się tu Muzeum Gdańska. Polecamy zwiedzanie i wejście na wieżę ratuszową, z której roztacza się niesamowita panorama na całe miasto. Od kilku lat przed wejściem do ratusza zobaczyć można miniaturę, która pozwala niewidomym niejako dotknąć tego zabytku i poznać jego kształt. Szkoda tylko, że zegar słoneczny zamontowano do góry nogami. Do góry nogami? No chyba żartujesz. Nie, zobacz. Sam zegar zrobiono dobrze, tylko że jest odwrotnie zamontowany. Spójrz na oryginał nad nami. No faktycznie. Halo, Rada Miasta. Prosimy to poprawić. Co to jest zegar słoneczny, wie pewnie każdy. Jednak ten na ratuszu jest wyjątkowy, bo jako jeden z trzech w Polsce pokazuje naraz godziny włoskie, babilońskie i astronomiczne. Wieżyczki wielu gdańskich dachów zwieńczone są malutkimi flagami z herbem Gdańska. Są metalowe, więc nie powiewają jak te z materiału, a widać je dopiero na dużych zbliżeniach. Fasady kamienic na Długiej i na Długim Targu często zdają się opowiadać całe historie. Widnieją na nich wizerunki ludzi, którzy tu kiedyś mieszkali i symboliczne odniesienia do ich zainteresowań. Są jak księga, oglądając którą domyślasz się, kto tu dawniej żył. Można tak się bawić całymi godzinami.
ma Koloseum, Londyn Big Bena, Paryż wieżę Eiffla, a najbardziej rozpoznawalnym symbolem Gdańska jest oczywiście Neptun, najważniejszy mieszkaniec Długiego Targu. Popatrz, nawet on przestrzega zasad. A ta pani nie. Oj tam, oj tam. Oglądacie kanał Travelove. Zostawiamy teraz Trakt Królewski i idziemy nad Motławę. W tych odnowionych spichlerzach jest wiele apartamentów do wynajęcia. Następnym razem zatrzymamy się gdzieś tutaj. O, super pomysł! Będziemy mieli piękny widok na Stare Miasto. To jest zielona brama? A od której strony jest zielona? A czemu czarne porzeczki są czerwone? Bo jeszcze są zielone. Ej, poważnie pytam. Złota brama ma złote wykończenia, a zielona? Nie wiem, może kiedyś miała miedziany dach, albo zielone okna, jak jej bliska sąsiadka. Z pobliskiej przystani odbijają statki wycieczkowe pływające po Motławie, a także rejsy do Sopotu i na Hel. Dawniej często widywałem tu wioślarzy z pobliskiego klubu, którzy na Motławie trenowali do zawodu. Pobrzeże to bardzo popularny bulwar spacerowy z mnóstwem klimatycznych kafejek, restauracji i sklepików z bursztynami. Gdzieś na dachach tych kamienic miał swe obserwatorium Jan Heweliusz, astronom wspierany przez króla Jana III Sobieskiego. To tutaj Heweliusz siadywał nocami z lunetą i zaglądał w niebo, prowadząc swe obserwacje. Królowi odwdzięczył się, nazywając jeden z gwiazdozbiorów tarczą Sobieskiego. A to zegar słoneczny na żurawią, którego legendę opowiedzieliśmy w poprzednim filmie o Gdańsku. Lubimy zagubić się w labiryncie miejskich uliczek, to też spontanicznie skręcamy teraz w Bramę Mariacką, wchodząc na ulicę, oczywiście Mariacką. W moim osobistym rankingu jest to najpiękniejsza uliczka w Polsce. O, myślę, że wiele osób podziela Twoje zdanie. Mariacka słynie jako zakątek jubilerów, rzemieślników i żygaczy, czyli bardzo charakterystycznych rynien odprowadzających deszczówkę z przedproży prowadzących do kamienic. Żygacze, pomimo swego prostego i oczywistego zastosowania, potrafią przerazić, gdyż przypominają mityczne stwory rodem ze średniowiecznych podań. Dawniej na przedprożach kamienic kwitło życie towarzyskie Gdańska, gdyż to właśnie tu siadywały bogate mieszczanki i popijając z filiżanek herbatę, dzieliły się z sąsiadkami najnowszymi ploteczkami. Przed wiekami była to ulica skupiająca szewców i rzeźników, zaś dziś dominującym towarem jest tu bałtycki bursztyn. Zbliżamy się do Bazyliki Mariackiej, a w tle słyszycie karylion ratusza głównego miasta. Bazylika Mariacka to największa ceglana świątynia w Europie. W jej gotyckich, przestronnych wnętrzach można podziwiać m.in. jedyny w Polsce zegar astronomiczny, należący do najcenniejszych tego typu czasomierzy na świecie. Na południowej ścianie bazyliki widnieją dwa zegary słoneczne. Ten biały odkryto zaledwie przed kilku laty. Wtedy też odremontowano zegar Wawrzyńca Zachała, jednak popełniono tu błędy utrudniające odczyt czasu. Idziemy teraz ulicą Piwną, która doprowadzi nas do zbrojowni, pełniącej dawniej funkcję miejskiego arsenału. Budynek wzorowano na architekturze holenderskiej, a przez jedną z tych bram można było wejść na targ węglowy. O, popatrz, te lwy patrzą na siebie, a na ratuszu jeden chyba był odwrócony. Owszem, ten na ratuszu wypatrywał nadjeżdżającego króla. Wracamy do Traktu Królewskiego, gdzie podziwiamy szczyty dachów katowni.
Jesteśmy zafascynowani dzisiejszym Gdańskiem i tym, jak dawniej zapomniane i zaniedbane miejsca odradzają się w formie przestrzeni wypoczynkowych. Powstają nowe skwery, parki i nowoczesne muzea, a kikuty z pichlerzy zmieniają się w stylizowane apartamentowce. Nowe mosty łączą wyspy z lądem, a wszystkie nabrzeża tętnią życiem i zapraszają turystów do zwiedzania. Dla mnie każda wizyta w Gdańsku to taka trochę podróż sentymentalna, bo stąd pochodzę. Widzę więc, jak miasto rośnie i jak odradza się to, co przez całe dekady stało opuszczone i niszczało. O, dokładnie w tym miejscu na Nowej Motławie stała kiedyś Panna Wodna, najsłynniejszy powojenny statek wycieczkowy Gdańska. Pod pokładem mój ojciec miał pracownię modelarską, w której z kolegami budował miniaturowe statki, samoloty i samochody, a wszystkie miały własny napęd i startowały w zawodach. Ojciec pewnie byłby z ciebie dumny, że dziś latasz dronem. Może i tak, choć przecież nie ja go zbudowałem. Przeskakujemy teraz nad kanał Raduni, który dawniej zasilał największe młyny Gdańska. Piękne i urokliwe miejsce. A te kłódki po co? Mają niby spinać uczucie zakochanych. Brzmi romantycznie. Może i tak, ale dość z tą miłością, bo most nie wytrzyma obciążenia jak ten w Paryżu. A tutaj możemy wreszcie Wam pokazać, czym jest mur pruski. Przestrzeń między belkami wypełniają cegły w odróżnieniu od muru szachulcowego, gdzie używano desek, gliny i słomy. Dochodzimy do gdańskiej hali targowej, która była pierwszym w mieście zadaszonym targowiskiem. Można powiedzieć, że to takie jakby dzisiejsze centrum handlowe. Co ciekawe, podczas prac remontowych z końca XX wieku pod halą odkryto fundamenty dawnej osady handlowej i romańskiego kościoła. Fragmenty tych wykopalisk można oglądać na najniższej kondygnacji hali. W baszcie Jacek kiedyś był zakład fotograficzny. To tu zrobiłem moje pierwsze zdjęcie do dowodu. Zgłodniałam. Co dziś polecasz w kuchni? A na co masz ochotę? Na coś przepysznego. Przepysznego mówisz? A mogą być pierogi? Pierogi? Doskonale, prowadź. Follow me. Hej, albo kwiatki, albo jedzenie. No dobra, dobra, już idę. No teraz po tak dobrym obiedzie musimy trochę odpocząć. Okej. W takim razie proponuję posiedzieć na plaży w Brzeźnie i pobawić się złotym piaskiem. Gdańsk to w końcu nie tylko stare miasto i zabytkowe kamienice, ale także symboliczne polskie okno na morze. Chodź, poszukamy bursztynów. Bursztynów albo choćby i ładnych muszelek. Zobacz, co znalazłam. Boskie. A te zebrałem specjalnie dla ciebie. For me. Brzeźno to dawna wioska rybacka, po której zostało jeszcze kilka naprawdę pięknych domków. Ten wyglądał jak milion dolarów. Spacerując nad morską promenadą, doszliśmy aż do Jelitkowa, skąd zostało już tylko kilka rzutów kamieniem do Sopotu. Promenada spaja ze sobą całe Trójmiasto. Dla wytrwałych jest to świetna propozycja na długi nadmorski spacer w doskonałym stężeniu jodu. Piesza trasa z Brzeźna do Gdyni liczy blisko 16 km, ale taki 3-4-godzinny spacer to naprawdę niezła frajda. A wiem, co mówię, bo nieraz tę trasę przeszedłem. Jeśli zajrzycie do Trójmiasta, to szczerze ją polecam. Co więcej, spacer to przecież nie jedyna opcja. Promenada jest utwardzona, więc można jechać na rowerze czy na rolkach. Ciekawe, czy ktoś próbował pokonać tę trasę na desce z kajtem.
Widzę, że z tą zabawą z piaskiem nie żartowałeś, a zabrałeś foremki i łopatkę? Jako, że często zmieniamy kierunki marszu, to w Oliwie skręciliśmy w stronę Parku Oliwskiego. Jesteśmy teraz przy domu bramnym z dwoma zegarami słonecznymi na ścianach. Służył on dawniej jako brama wjazdowa do opactwa cystersów i słynnej katedry oliwskiej. Co ciekawe, katedra jest najdłuższym kościołem w Polsce. Nawa główna ma 107 metrów długości. Niestety, właśnie trwało nabożeństwo, a że nie chcieliśmy przeszkadzać, to nie pokażemy Wam słynnych barokowych organów. Otaczający katedrę i opactwo ogromny Park Oliwski powstał z przyklasztornego ogrodu. W parku zobaczycie wiele stawów, strumieni i alejek wyciętych w niesamowicie wręcz wysokich krzewach. Jest też niewielki wodospad, prawdopodobnie pozostałość po dawnym młynie. W przylegającym od tyłu do katedry dawnym Pałacu Biskupów aktualnie mieści się oddział sztuki współczesnej Muzeum Narodowego. Kiedyś, za czasów szkolnych, byłem tu z klasą na wycieczce. Pamiętam do dziś jeden obraz o ciekawym tytule – Czerwony koń na czerwonym. A ty co, na wiórkę polujesz? A orzeszka masz? Bo na szyszunie jej nie nabierzesz. Wracając już do domu, po tej kilkudniowej wyprawie, wpadliśmy na pomysł, by na koniec zatrzymać się jeszcze na Wyspie Sobieszewskiej, by po raz ostatni spojrzeć na Bałtyk. Fale wpływające do Zatoki Gdańskiej są tu tak silne, że plaże wyspy stały się rajem dla kitesurferów. Jeśli się Wam podobało, to dajcie znać w komentarzach. Dzięki, że byliście z nami, bo bez Was to nie ma sensu. Do zobaczenia. Ciao!